Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani, patch 5.2 wreszcie na moim kompie, chociaż powiem szczerze, że były problemy, bo mam tutaj parę modów. No i te mody były wymagane niestety, żeby odpalić kampanię, bo normalnie gra się odpalała, tylko po prostu, żeby wczytać tę kampanię, to tam potrzebowałem kilka modów, które zostały dopiero zaktualizowane, znaczy dla mnie dopiero. I około 2 godzin musiałem spędzić, bo tam ciągle mi wywalało. Nie wiedziałem, który mod jest, którego moda mogę wywalić, a który nie jest wymagany. O tak, do gry. Natomiast już mamy to, kochani, i mamy dekrety Wielkiego Króla. Podbijanie głębin znajdujących się pod starożytnymi krasnoludzkimi karakami to żmudny i kosztowny proces. Z tego powodu misję zdobywania najgłębiej położonych zakamarków tych twierdz musi zaakceptować sam Wielki Król. No król... No, to wiadomo. Mamy naszego króla tu. Dokładnie. Dokładnie. Także te dekrety... No nie mamy z budynków dostępnych dekretów, nie mamy z podstawowej ilości ani z technologii. No i właśnie, co z tym można robić? No nie, weźmy tu. Pójdźmy. I tu mamy dodatkowy budynek. Po zbudowaniu zapewnia dostęp do głębin w tej osadzie. No i właśnie, podobnie jak mieliśmy to w Skavenach i innych tych, wiecie, podmiastach, to po prostu dodatkowa ikonka tutaj będzie i tam będzie się można rozbudowywać. Nie wiem, czy to właśnie będzie pokazane gdzieś tu, bo tych budynków... to nie, no bo to jest jakby druga strona tego, tych głębin. No na początku 5400, to jest jeden dekret wymagany. No nic, zobaczymy. Bo to może jakaś technologia jest dodatkowa, 7 na 7. Może to jedna tura musi przejść. Może to w gildiach gdzieś jest. Wydobywanie głębokich złóż. Tutaj powinno być w sumie, nie? Rozwój, złoto. Pływy. Władza Wielkiego Króla. Dekrety Wielkiego Króla, zobaczcie, plus 1. Tu. Czas do budowy. Dekrety Wielkiego Króla numer 2. No to są 2. No i dobra. Nie wiem, czy w klanach będzie jakieś coś gdzieś. Raczej nie. No bo tak to możemy sobie po prostu zrobić te 2 budynki, tak? Co turę, więc... No wystarczająco jest. Dobra, kochani, ważne, że to działa, bo jeszcze jestem przed wyjazdem na urlop i kurczę, ten patch wyszedł, kurczę, i nie mogłem nagrywać odcinku dla was. A dużo już w sumie tutaj nam nie zostało i dlatego właśnie chciałem to skończyć, między innymi. Dobra, wydaje mi się, że tu wszystko mamy i zostali dziabnięci. Ty miałeś dołączyć jako tan. Tu mamy Kowala Run. Tutaj też mamy Kowala Run. 20 na 20. Tu mamy 17. Michaela. Tu możesz w sumie dołączyć Michaelu. Znaczy nie Michaelu, tylko... Tylko tu. Feliksy, Feliksy. Trotti. A ty czekasz jeszcze, tak? Tutaj mieliśmy się jakoś... połączyć. Tak, bo tutaj mamy się połączyć jeszcze z tobą. No i tutaj ewentualnie, bo tutaj mamy już 8 jednostek. Więc... no mamy katapulty. No można by dorzucić jeszcze jedną katapultę tutaj po prostu. Tak, o. Działa ogniowe katapulty. No i tyle chyba. Z takich jednostek. No tak, mścicieli już nie mogę. Tutaj... No i nie wiem. Ogólnie to będzie... Te dwie armie będą tutaj w ramach... chciałem powiedzieć strzegnięcia, nie. Będą strzec granicy po prostu tutaj. Na Gashizarze. O, widzicie? Jest możliwość tutaj. Do rzucenia tego budynku specjalnego. Także tam wszędzie się po... porobiło. No tak, rozpaczenie wampirów tutaj, ale no... A, no i mamy dostęp do tych wielkich sal przecież, kurczę. Dobra. To Michaele, bo tutaj mamy sytuację ogarniętą chyba.
z Ungrimami i z innymi. Tutaj mamy Hugrima oraz Thorgrima. Dobra, więc tu sobie pójdziemy w tę stronę. A Michael... Morek, obrońca twierdzy, dokładnie, będzie bronił twierdzy, więc... Trzeba to zrobić szybko. Tu oczywiście nie mam... Ale mamy pieniądze. Dobra, to dorzućmy sobie pieniądze w następnej dużej i tyle. Bohater się nie poruszył, który... ty jesteś kowalem run na poziomie 10. Nie, wiesz co, i sobie. Nieprzydzielony punkt umiejętności to jest Oldus. Czyszczenie spaczenia masz naprawdę. Chroniczne nasycenie. Weź to. Tu jest Ingrim. No dobra. Mówiłem, oni będą w stresu razem z Morkiem i z Michaelem. Czy ja się tu mogę zwerbować jeszcze w tej turze? Tutaj długobrodych straciliśmy, ale ich tu chyba nie odzyskam tak łatwo. Chociaż ty, nie wiem, czy Michaelu, ty nie miałeś być... nie, uparty naczelnik. To nie jest ta armia, która miała mieć właśnie tych, jak oni się tam nazywają, strażników. No. Także tu strzelamy, długobrodych potrzebujemy. Znaczy, mógłbym długobrodych w sumie stąd dziabnąć, tylko to jest jedna tura. Mamy tych. Dobra, dajmy tych jednych. To jest koniec pieniędzy. Tutaj wejdzie jeszcze Tan. No i straciliśmy jeden helikopter, nie? Ale to tam. To tam trudno. Bo Morek masz wszystkich, tak masz, dobra. Mamy dostępne zarządzenie tutaj. Jest plus 10. Dajmy koszty budynków. No, otóż... Zostawmy to. Dobra, wydaje mi się, że tyle. Można by jeszcze zerknąć na szybkie umowy. Aha, i w ogóle. Po w tym patchu jeszcze doszła opcja, nie wiem gdzie ona wygląda i jak ona wygląda, że ten poziom, znaczy te wyższe poziomy trudności są jeszcze trudniejsze. I nagle ten działa. Z handlowym. Co ty robisz w ogóle? No dobra. Okej. No tu... Tu nie. Co tu się narobiło? Dobra. Nie sądziłem, że podpiszę pakt obronny z elfami, ale... Zobaczę rój. No nie. Ty jesteś do dziabnięcia. Jeszcze nie mogę skonfederować, ale muszę mieć 52, mam 54, więc mogę sobie Toreka też skonfederować i Belegara. Belegara nie, 72 tysiące potrzebuję do Belegara, no ale dobra. Bo wy walczycie w końcu? Nie, nie walczycie, to jest spadek. Kurde, może to... Za daleko poszedłem z tym sojuszem obronnym. Ale wy już walczycie z nimi, więc to może być... Aj. Kurde. Dobra. Nieważne. Mamy 7 tysięcy, słuchajcie. No nie mam dekretu. Tempo uzupełniania strat. 4 tysiące. Wiecie co? Moment. Bo mamy... Mamy tu jeszcze rzeczy różne. Jak widać, te głębiny. To jest, kurde, fajna sprawa z tymi głębinami. Bo, tak jak mówię, to ja bym siedział gdzieś tu w górach naszych, początkowych, a nie łaził po prostu. I tutaj bym łaził po prostu armiami i to po prostu rozwalał, a nie, wiecie, nie musiał szeroko, szeroko grać. Także zobaczymy po prostu to. Kurde, nie chcę nic robić. Tu chcę robić. Slayer. O.
Straciliśmy jeden helikopter. Raz, trzy, cztery. Tak, osiem było. Wznówmy jeden helikopter. To będzie tyle. Dostępny posterunek jest. W tej nie. Wiesz co? Nie będę raczej miał jednostek. Elfickich u nas w armii, bo to by była, wiecie, hańba. Uwaga, idzie. Ha, ha, ha. Wykryto. No nie, no bijemy się. Come on. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że on nagły atak zrobił, nie? Tam był Ungrim specjalnie. Jakby wcześniej, znaczy schowany. Schowany, nie schowany, kurczę. Nas po prostu zaatakował, no, świadomie. Także mam nadzieję, że my go świadomie pokonamy. Po prostu mamy trochę jednostek do płonięcia. Powinno być źle. Aha, i te mapy, słuchajcie, też były w tym patchu niektóre mapy pozmieniane, żeby nie było właśnie tego typu drzew, po prostu takich, no rozumiem, że mogą występować takie małe kawałki lasów, po prostu, przepraszam, że powiem, z dupy na polu bitwy, gdzie po prostu wszyscy idziemy w lewo, na prawo. I w tym momencie takie mają być po prostu przerzucone, było to pokazane też na różnych mapach, że po prostu takie kawałki będą po prostu dużo większe, ale po boku właśnie, żeby móc sflankować kogoś, że mają być te mapy dużo lepsze. Można by się schować tu, żeby nas nikt nie zauważył. Wiecie co, to nawet nie głupi pomysł jest. Sobie o tym myślę teraz. O. Mamy trzech. No wiadomo, że tutaj nie będziemy... Będzie po prostu wszystkich tutaj wrąbiemy. Tak po prostu na Jana. Się zaraz poustawiamy. To może nie być głupi pomysł. Dobra. Was potrzebujemy. Tu. Tu się nie ustawię. Tak łatwo nie szkodzi. Tu. No i tyle. Dobra. Pozwolę sobie spowolnić, bo mam pomysł na to. Zrobimy coś takiego. Wiadomo, trochę do przodu za chwilkę pójdziemy. Bo tutaj nie ma miejsca. Tyle. Tu. Wy tu. Z tyłu. Wy. Tu. Spoko. Wy tu. Wy. Tu. Wy tu. A wy możecie być tutaj z boczku też. Czy my tutaj strzelamy? Wydaje mi się, że damy radę strzelić. Gdzieś jakoś tu. Tu. Chodźcie. Wy możecie wybiec gdzieś z daleka. No chyba tyle, nie? Idziesz tam, aby... żaby... wzniosłych. Delikatnie. No dobra. Podejdźmy trochę do przodu. Uciekaj. No, tak delikatnie nas smyrło. Dobra. Trzeba by przyzwać kogoś i ich wkurzyć, żeby przyszli do nas. Samego Tamurkana? No nie, no tu chyba. No to jest bardzo fajna umiejętność, muszę przyznać. Dobra, o kurde, o kurde.
Wy jesteście zwykłymi, nie? Tak. Chyba się już zdenerwowali. Ale wydaje mi się, że jakoś tak bardziej są żywsze te. Te helikopterki. Albo mogę mieć po prostu zmylne wrażenie, ale... Dobra, w kogo wystrzelacie w ogóle? Wzniosłych. Nie wiem, czy będę mógł stąd strzelać. Au. No, trochę niestety. Za późno. Dobra. Chcę zobaczyć, czy w tamurkana będą strzelać tutaj. Z tej perspektywy, no bo to jest broń idealna na dużego zwierza. Strzelają elegancko. Dobra. Ale będziemy tutaj ogniować. Moment, czy wy strzelacie też? Nie. Dobra. Tu się skapnęli, że są. Że są nasi, dobra. Niestety muszę trochę wyjść stąd. Dobra, co tu się dzieje w ogóle? Chciałbym tu pierdyknąć to. Ty z wieżu wyjdź. Dawaj ta murkana. Pozwolę sobie spowolnić troszeczkę, bo się dużo dzieje, a wolałbym wykorzystać wszystkie jednostki. Tu. Dobra. No nie, to wy się musicie cofnąć tutaj po prostu. Tu inaczej tego nie zrobimy. Tu... Ładnie sobie to grzejemy. Wszystkich tu. Dobra. Oczywiście, dawaj go, gnojka. Ja myślę, że ci tutaj robią dobrą robotę w ramach ataku. Na tamurkana. Co tu się dzieje w ogóle? Tu jest. Są wzniośli. Tu jesteś ty. Strzelaj i go w ogóle oślep. Dobra. Wszyscy niech mają lepsze przeładowanie. No i chyba tyle, nie? Z takich opcji.
A Murkan się skapnął, kto go kurde bije tutaj mocno. Ale ogólnie chyba jest okej. Ogień, ogień, ogień. Amurkan zginął. Wyjdźcie. Jest na jedną jednostkę, nie? Trochę pancerza. Strzelamy, tu strzelamy, tu strzelamy. Tu strzelamy, tu strzelamy, tu strzelają w nas. Dobra. Tu chyba sytuacja wygląda nie najgorzej. Tyle. Dobra. Właśnie pytanie, czy te flame kanony w ogóle tutaj coś zadziałały? Tak jakoś tak mocniej? Nie wiem. Hit. No i było to łatwe, aż tak, ale myślę, że w takim tutaj broniącym się sektorze daliśmy radę. No i przede wszystkim Tamurkana, kurczę, szybko pokonaliśmy. Między innymi trollomłotowymi torpedami. To był bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że oni mieli zasięg całkiem spory. Także przy okazji, znaczy na początku mogliśmy ich tam zaatakować mocno. Także spoko. No ten tu coś strzelał, ale... nie, no myślę, że całkiem nieźle. Tych, kurde, bez sensu. No bo to nie jest taka jednostka, wiecie, przeciwpiechotna mocna. Tylko taka hybrydowa, która... No, powiedzmy, na mniejszego zwierza niż większego. Ale mamy to. Armia uzupełniona. Oczywiście, że się uzupełniamy. Dobra, barbarzyński krwiożerca mówi o kurcze. Odwaga. Dobra. Mamy rangi. Nadwyżki ludności wszędzie. Podoba mi się ten patch, bo on jest jakby no i darmo... O. Mówiłem tutaj, że nas zaatakują. 15. Myślałem, że dojdzie tutaj, gościu. Nie, nie atakują nas. Gościu wszedł w zasadzkę tutaj, bo było ich tam 15. A jest dwóch pokazanych tylko. Co tam? No ty byś już chciał w sojusz wojskowy. Nie. Nie. Dobra. Dyscyplina, odwaga. Mamy córkę Walii, super. O, odkryliśmy zasadzkę. Podróż dobiegła końca i jesteśmy tu. Super. Dobra. Malakai. Malakaison. Czy ty jesteś gotowy tutaj na tę akcję? Chyba tak. Dzień dobry. To jest pewne zwycięstwo, ale to sobie stoczymy te wszystkie bitwy oczywiście. Musimy to zakończyć, kurde, szybko. Bo to tutaj siedzi już, no, nie wiem, od 30 tur, przynajmniej. Narcyzum. Oblubienica portali. No właśnie to będzie, znaczy, będzie proste i nieproste, bo one nie strzelają z tego, co kojarzę. Strażnicy. Znaczy, no, to jest takie niebinarne, powiedzmy. Ta płeć. Natomiast ci strzelają całkiem nieźle. Trzeba będzie ich tutaj dopaść. O kurde, ale lawa. Nie widziałem tej mapy chyba. Fajna. Bardzo fajna nawet. Nie wiem, czy jest specjalna ta mapa na tę misję, czy...
czy jak to jest? No, będziemy sobie gdzieś tu chyba z tyłu siedzieć. Z naszymi kanonami. Slayersami. Tu, reszta wszyscy tu. Po tamtej stronie są. Też tutaj też jest jeden lub dwóch. Bardzo ładnie. Tego drugiego. No idą powoli do nas, ale myślę, że tutaj nie ma już co iść. No, powiem szczerze. Dobra. Na bicz. Sanowa bicza. Zrobicie. No i tyle. A, można by przyzwać, ale... O kurde. No i tyle. Zastanawiam się, czy nie wywalić tych dział i po prostu wrzucić faktycznie kolejnych sterowców. Ale byłoby to OP takie trochę, myślę. Zgubę bohaterów mamy. No to tam. Wiadomo, dobra. Jesteśmy na starych śmieciach. Mhm. Całe szczęście mogę wejść w ten tryb. No i powoli idziemy tu. Tego Magnusa, tak, tutaj tych trzech mamy. Dobra, ale tu nie mamy żadnej misji wykonanej, nie? Teraz zniesiono budynki, nie. Dobra. Borgus, ty jeszcze płyniesz, Grombi, płyniesz. Obrońca twierdzy srebra, ty się rekrutujesz jeszcze jednych, jeszcze jedne dziewczyny i dobra. Pustkowie, tu jest twierdza srebra. Tak, to trzeba szybko zrobić, tylko to są cztery tury aż. Dobra, ale to w tym czasie akurat dojdziemy. Na misję, tu można by się zwerbować, bezmiar spalenia. Bramy. Co, zróbmy tutaj bramy faktycznie, a propos bram. Ty, mój miły... Demon Slayer, idź tu. Czysty poziom, to już mentora możesz mieć. Ale nie masz podstawowych rzeczy tutaj. Więc... Dobra, nieważne. Nie chcę już komentować po prostu tego. Michaelu, ty jesteś też gotowy, chodź. Szkolenie. Idziemy. Morek, ty się ten... Rekrutujesz. Pieniądz. To. W czarnym kle. Coś robimy ciekawego.
Możemy zrobić to w sumie. Dobra, no bo tutaj się dzieją rzeczy. Między innymi... Ty się prawie tutaj uzupełniłeś po tej bitwie. Z Tamurkanem. Wydaje mi się, że wszystko mamy dla ciebie. Możesz być głośny. Mamy, tu mamy. No tu można zawsze pójść w dolną. Co? 106 dyscypliny. Może ten głośny. Byś wpływał, bo ty i tak zazwyczaj gdzieś tam z tyłu bardziej jesteś. Znaczy no, też cię rzucam do walki śmiało, ale domyślnie cię nie rzucam. Zabójcze ostrze. Masz jeszcze jeden punkt, dobra. To nie była łatwa walka, no tak. Specjalista chyba dla ciebie. Dobra. Jeżeli tu mamy wszystko, to miażdżąca szarża, jeszcze jedna. Będzie git. No i dobra. No bo tu jest ten śmieszny. Pozostałości po Tamurkanie. Uzupełniamy się oczywiście. Potem z kości lisza, to jest mega. Restless. Czy my możemy to zaatakować? Możemy. A klikniemy to, tu się raczej nic nie wydarza. Takiego, zwłaszcza tą Ungrim. Okupujemy to. Saper, saper, magiczna ochrona, kamieniarz. No wiadomo, że zarazy niestety tu spadają, ale trudno. Dobra, ognista paszcza, to jest nasz następny cel. Tylko właśnie nie chcę... Chcę wychodzić tam za bardzo. Ale tu wszędzie jest po prostu zaraza. Dobra, nieważne. Idźmy turę. Nie wiem, czy to tak naprawdę już chcę, kurczę, zbierać, powiem szczerze. Czy aż mi tak na tym zależy. Natomiast mamy 7 punktów dekretów. Z jakichś tam rzeczy. Gdzie możemy to wrzucić? Myślę, że tu wrzucimy, do twierdzy srebra. Bo tam, gdzie są pobudowane budynki, no to bez sensu to wywalać, nie? Tu. What? Mamy dekretów 7. Czemu nie mogę? Co? Potrzebujesz nadwyżki ludności 2. O kurcze, blaszka. Dobra, to za turę. Chyba, że gdzieś indziej. Tu mamy nadwyżkę 1. A, dobra, wszystko było pobudowane i to ta mechanika też weszła. Że mimo tego, że mamy pobudowane na maksa, no to było bez sensu, nie? Bo nie dostawaliśmy więcej potem nadwyżki ludności. Spoko. Chociaż tutaj, zobaczcie, nie dostajemy nadwyżki ludności. No. Tobie zapomniałem w ogóle. Dobra, rób to złoto. O, i tutaj mamy nadwyżkę 2. Nie bardzo widzę, kurczę, żeby w piekielni otchłani robić głębiny. Ale dobra. Przelećmy sobie tak szybko jeszcze teraz. Wrzucimy sobie chyba te mury tu. Na razie. Niech one sobie będą. Dobra. Bohater się nie poruszył. A no właśnie, Sundrim. Bo tutaj mieliśmy was zaatakować, tylko tutaj was było dużo. My dostajemy tutaj powolutku. A czy chciałbym taką bitwę rozegrać, ale nie wiem, czy teraz. Tu masz. Nieustępliwy, stanowczy. Zabójczy szturm weź oczywiście. Dobra. Możemy spróbować się. No bo mamy sporo dział. To musiałbym tych zaatakować w sumie. Tak? Tych. To jest znaczna porażka. Dobra, kochani. Lecimy. Okej. Kamyki latają. Tutaj przyjdą ci, tam przyjdą stamtąd. Natomiast oni są tutaj. No i właśnie, zastanawiam się, jak to mądrze zrobić, bo mamy sterowiec. Chodzi o to, żeby te katapulty wywalić.
Natomiast nie mogę wysłać po prostu tego sterowca taką, bo mają bardzo dużo jednostek strzelających. I to nie będzie takie mądre. Natomiast nie wiem, dokąd mają zasięg. Mają zasięg dotąd. My natomiast katapultami mamy zasięg chyba dalszy. No, mamy dotąd. Dobra. Czy te katapulty stoją odpowiednio? To jest ważne. Zróbmy tak, żeby w tej linii być. Tu. Są morganki. Czy ja tu widzę? Tak, będę widział. Dobra. Zróbmy sytuację taką. Z tej strony nadlecimy. W razie czego mamy zawsze przyzwanie naszych żyrokopterów. Tutaj. No właśnie. Chciałbym być troszkę dalej, ale nie mogę być dalej. O, nie mogę się tutaj ustawić z przodu trochę. Czy mogę, ale... ale lepiej nie. Ustawmy się tu, początkowo. Wy tam macie ładunki różnorakie. No i dobra. Tu nie mamy zasięgu. Go, go, go. Bo to jest tak naprawdę jedyny problem z tą armią przeciwnika. Ładnie. Leć. Sam tam przychodzą oczywiście. No bo tutaj też bombami rzucamy, nie? Nad przeciwnika, więc na tym mi zależy. Aha. No tak. Lombardirsy zagłady. Czy to potrzebuję to wrzucać? W sumie wiecie co? Niekoniecznie. Ale wrzucimy ten czar tu. Dobra. Katapulta. To chyba jest okej. Nie do końca. Dobra. Stawmy się tu szybko. Nie, nie rzucajcie tego. Dobra. O, taki jeden sterowiec potrafi, jak widać, zmienić tutaj. Trochę. Oni tutaj katapultują? Katapultują coś. Dobra.
Au. Noż do cholery jasnej. Dobra, weźcie tutaj, pomóżcie. Spacz ogniście, co wy robicie? Nowego gnoja. Pozwolę sobie spowolnić troszeczkę, bo się dzieje sporo. Wy możecie już wyjść, wy możecie iść tam walczyć. Tu mamy na spokojnie to. Pomóżmy tu. Ci się zajmą tym. Ty, mój miły, idź walcz tam. Ty tu. Jeszcze nie walnąłeś tego czara? Dobra, powoli w naszą stronę, chociaż nie, no to są te katapulty tutaj. Cały czas, dobra. Katapulty. Dobra. Podstawowa siła broni weź sobie. No właśnie, te katapulty stracimy za chwilkę. Czekajcie. To może być kwestia tego, że... Dobra. Nie brońcie ich. Come on. Atakuj. Strzelajcie do kogo chcecie. Po prostu obróćcie, bo myślę, że tutaj nie będzie aż takich problemów. Właśnie jak mówię, no kwestia jest katapult, nie? W tym wszystkim. Ty walczysz. Ty tu. Nie, ty tu. Ty możesz zionąć ogniem. Tam. Się trochę cofnijcie, wy zaatakujcie tu. To są nasze katapulty, które atakują gdzieś tam i dobrze. Teraz wydaje mi się, że powoli mogą atakować w drugą stronę. No, podejdźmy tu. To jest odporność na ostrze mniejsze i tak dalej. No ale dobra. Zjarajcie ich tutaj z tyłu. Dobra. Powinni uciekać. My uciekajmy stąd. O tu. I'll get my tools!
No nie komentuję, bo widać, co się dzieje. Ci są tu, ci są tu. Ty jeszcze tam walczysz. No wiadomo, że oni cały czas napływają tutaj. Dobra, zróbmy się tu. Gdzieś mieliśmy jeszcze jakieś nasze te. Tutaj. O kurde. No, atakuj. Nie. Zdmuchnijmy tych. No. No powiem szczerze, jest ich trochę dużo. Wracaj. Musiałbym się ustawić tak, żeby... Dobra, moment. Bo się dzieje dużo, a muszę wydawać rozkazy, bo widzę, że tutaj dostajemy mocno. Dobra, tu wróćmy. Tu mamy jeszcze trochę amunicji. Mamy w ogóle cztery wszystkie... W sensie wszystkie działa mamy. Spoko. To niech napiernicza. Wy jesteście tu pod katapultą. Spoko. Zastrzel tych. Kto tam walczy w ogóle? Co to jest za jednostka? Łobrodzi. Okej. Nie no, trzeba tutaj gdzieś pierdyknąć. Takuj w jednostki strzelające. Zastrzel tego. Dobra, wróćmy się tu. Atakuj tu. No tutaj sobie tak jaramy trochę. Z lewa na prawo. Ty miałeś wrócić. To dość szybko miałeś wrócić. Ty powoli wracaj też. Możemy przegrać tę bitwę. Właśnie się skapnąłem. Co jeszcze mogę zrobić? Tego mogę ewentualnie wyeliminować.
No. Było ich trochę dużo. Czy było? Jest ich nadal. Ścimy ten pierścień. Dobra, ci są zjarani. Tu się dzieje dużo. Tu mamy taki sam pierścionek. Tylko nie wiem, jak go kurde wykorzystamy. No te jednostki chyba już nie ma. Tak. Chyba przegraliśmy. Przegraliśmy, kochani. Było ich za dużo. Siemano. Wracajcie. Albo chodź tu. Zniszczyli nam starowiec. A nie, dobrze, ty tutaj. No nie, no, walczymy do końca tutaj. Ale ci tutaj, kurde, non-stop napierniczają. Walczymy do końca. O, myska, kurde, widzieliście? Ile mu ten zeszło zdrowia? Dobrze, zdążą walnąć? Nie. Ale ten tam, kurde. Iron Drakes!
No ziąci trochę, właśnie. To może nam pomogą trochę ci, nie. To kółeczko niestety wjechało. No z tym kółeczkiem to nie będzie łatwa sprawa. Smutek. Ale ten tam po prostu. Zaczęliśmy go nie ze względu właśnie na to, że zginął, tylko dlatego, że zabierz tyle, ile możesz ze sobą. Atakuj. Dobrze. Już go nie widzę. Jest. Odejdź. Ten najwyższy. Odejdź, kółko. Szlachetna porażka. Kurde. Ale ładnie. Ładna bitwa na zakończenie. 315 do 300, 600 prawie tych sterowiec tutaj też. On powinien zabić wszystkich, bo zobaczcie, on się po prostu... O kurde. Znaczy źle byłem też ustawiony troszeczkę, wydaje mi się, że... Chociaż z drugiej strony... oni też byli całkiem szybsi. Znaczy całkiem szybsi. Całkiem szybcy. Więc... Nasza artyleria nie miała aż tyle momentu chyba do atakowania. No. Smutek. Uciekamy oczywiście. Uzyskano. Odniesiono rany. No właśnie, bo my tutaj mamy przecież wszystkich ukradziony przez wroga. Okej. Okay. Dobra. Granitowe. Spierniczać. Nie, no z tym trybie nie wyjdę. Oni nas dopadną tutaj. Chociaż też zostali mocno ranieni. Zwłaszcza, że my mamy dostęp do mścicieli. O których wezmę po prostu. No, nie chcę tej armii stracić kompletnie. Myślę, że weźmiemy was. Ale to jest nasze terytorium, to czemu nie mogę? Albo nie mam pieniędzy. Dobra. To nie, to musimy mieć jakieś pieniądze skądś. O tak. Tyk. Wrbunek następuje. No, to nie jest żadna przewaga. Absolutnie nie. Ale... Lepsza taka przewaga niż żadna. Dobra, trzeba trochę pieniędzy zdobyć znowu. No te mury zacząłem gdzieś tam budować w jakimś dziwnych miejscach. Bzdurki, bzdurki. Równiny, zain, bań, dżin, wodospad, zagłady. To jest za turę będzie zrobione, więc może nie. Twierdza srebra musi to iść. Come on. Tu są jakieś mury. Pięć na 8, to dlaczego nie mogłem sobie zwerbować tych jednostek? No już tutaj wrzucamy kogokolwiek po prostu. No nie mamy nikogo już tutaj. No w jedną turę mógłbym się tutaj próbować zrekrutować. Myślę, że działa by nie było najgłupsze. Kartaczowe. Więc dobra, jeszcze raz ten czarny zalew. Bla, bla, bla. To na razie. Ty jesteś tutaj. Działa, działa. No nie, no potrzebuję więcej pieniędzy. Dobra, mamy tutaj długobrodych. Globalnie to jest też jedna tura. No i mamy 20. Tylko pytanie, czy nas zaatakują teraz? No bo oni stracili te główne siły, wydaje mi się. Znaczy no.
Ale myślę, że nas nie zaatakują teraz. No, a raczej nie. To jest moment i uciekają po prostu. Dobra. Niszczyciel, niszczyciel, przełamanie. To byłoby dobre podczas tej walki. Bo to jest po prostu wigor na sekundę. Odporności na psychologię. Dawne urazy. Ogień i furia, nie? Bo my mamy tych w końcu trzech. Tak. Tradycja innowacja. No straciliśmy nasz sterowiec. Taktyka mamy. Następców Grimnira. Trochę mamy, trochę nie mamy. Śmiertelność. Dobra, weźmy pana toporów po prostu, no bo tutaj będą zwykli ludkowie, długobrodzi na przykład. Więc dobra, ty w ogóle, gościu. No, jesteś niesłabnący po prostu, to prawda. To miałeś. Blizny weterana, wiesz co? Byś kurde jeszcze trafiał, aby było lepiej. Nie potrzebuję w sumie gościa od run tutaj, ale... Ale dobra. Bo mamy lorda od run. To jest podstawowa broń przebijająca pancerz. Weźmy. Spowolnienie, ale weźmy to. Tego używaliśmy częściej. To jest chyba krótszy czas przeładowania tej umiejętności. To mamy. Triangulację mamy. Sapera mamy, więc to spoko. Rekwirowanie mamy. No, siła pocisków dla ciebie byłaby fajna. Wiesz co, ale ten nieustępliwy byłby też niegłupi. Byś mógł sobie biegać z lewa na prawo. Dobra. Weźmy w ten sposób i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obawiam się, że nic specjalnego. Dobra. Grombi, ja wiem, że to już jest po czasie. Już ponad godzinę, ale dobra. To robimy. Thorgrim. Ty miałeś przejmować to. Przejmiemy to w tej turze. No, Thorgrimem na razie nie będziemy się bić. W sensie... Podczas normalnej bitwy, nie będę pokazywał tej bitwy w sensie. 46 poziom. Dla mistrzów inżynierów, to też jest głupie w sumie. Ale, mamy runiczny pancerz dla ciebie. Taktyka, co ty masz za jednostki? Mhm. Wojowników. Po prostu... Klikniemy się tu. Tu jest 17 jednostek, ale myślę, że wystarczy, żeby przejąć. Karakazorn. No. Bo została ta Dolina Tyranów. To Ungrimem, Skorgim i to będzie chyba tyle. Tu jest ta paszcza wielka. Paszcza ziemi. Mega. Spokojny szczyt. Na razie nic nie produkujemy. I chyba tyle. Miałem, kurczę, w tym odcinku pokazać wam, na czym... Aha, wypłyniecie pod spodem. Na czym polegają te głębie, ale chyba... Nie no, zaraz klikniemy turę, myślę. Ty jeszcze czekasz tutaj. Dobra. Runiczny pancerz, ale ty nie masz tutaj nic. Co ty masz za armię? Dobra, ty masz następców Grimnira. Tak, tak. Dobra. Nie wiem, co to za armia będzie. Niech ona sobie tutaj siedzi po prostu. A, ty idziesz, mój miły. I tam wywaliłem ci jakieś jednostki takie proste. Ogólnie idziesz w kierunku tutaj. Walki z tymi. Tu się oczywiście nie możemy zwerbować. Dobra, nie szkodzi. Lord się nie poruszył. Dobrze, dobrze, niech się poruszy tu. Przydzielone punkty umiejętności. Stoczel czerwono-grzywy. Pomieszcząca szarża, nie? Bo tu już wszystko masz. No to nie potrzebujesz na razie, bo ty jesteś... Nie, ty jesteś tanem, to może i byś potrzebował.
Ale miażdżąca szarża będzie dobra sprawa. Ungrim, mentor dla ciebie. Tu mentora nie masz, specjalista, zwiększasz przychód. Bla, bla, bla. Dobra, zwiększ przychód. W miejscówce, gdzie jesteśmy i chyba tyle, krak gałeś. Tu, tu, tu. Nieśmiertelności, powitania. Zwiększasz przychody, jesteś specjalistą. Aha, tu już blokujesz armię tylko. Dobra, blokuj armię. Czemu ty jesteś sam tutaj? O. Yes. What? Thorgrim, a ty masz drugą. Wsparcie. Zielonoskórymi Skavenami. Spoko, ale. Odporność, to by było dobre dla ciebie, chociaż nie wiem, czy mamy tutaj jakieś specjalne szturmy. Zbiórkę. To mamy. Triangulację saperów. Dobrze, tutaj gościu poszedł. No w sumie nie mógł pójść inaczej, no bo tutaj w końcu wszystko można mieć. To sokole oko. Specjalistę chyba nie, bo mentora mamy. Tam 29, wędrowiec, wiesz co? Żelazna broda, tutaj łatwopalne, bo to był ten wędrowiec właśnie, tego Tana. Ale dobra, tutaj chyba pancerz weź. Widzieliśmy, że ten pancerz daje radę. Dostępne ulepszenie budynku nie. Bo nie mamy pieniędzy i chyba tyle, bo dalej żelazna ręka, tak, to jesteście wszyscy tutaj. Morek, obrońca twierdzy, tak, 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 tak. No tutaj będzie problem trochę. Trzeba będzie tutaj dorzucić jakąś armię, prawdopodobnie. Skorgi ci pomoże. Przejmie paszczę. I tyle, dobra, kliknijmy turę. Chcę zobaczyć właśnie, jak wygląda to budowanie tego. Amurkan już się tam zaczyna. Na nowo. Zobaczcie, że gościu się po prostu w no tak, bo oni się mogą w moment zwerbować. Tylko jakimiś takimi jednostkami z D. Mhm. Dobra, wypowiadamy wam wojnę. Znaczy, zbieramy sojuszników, o. Dobra. Właśnie dlatego mamy te dwie armie tam. Nie wiem, czy oni się tutaj mieszają. Czy nie? Come on. Dobra. Zaraza niestety. Podróż dobiegła końca. My jesteśmy tutaj. Teraz mogłem... O! Tu jest admirał. Mano, gdzie ty jest? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Znaczy, wiem, że tutaj na dole Arabii, ale... Nie, Lustri. A to tu jesteśmy, bo tutaj wpłynęliśmy. A tu jesteś ty, gościu. Wiesz co? Nie chcę cię... Że tak powiem, niepokoić, ale musisz wracać tam, bo mamy wojnę. To zostaw. Nie, tu nic nie potrzebujemy. Potrzebujemy zrobić tu twierdzy. Nie w twierdzy. Zobaczmy, gdzie mamy miejscówkę jedną. Tu. Karak 8 szczytów. Głębiny. Tak, 8500 aż kosztuje. O, klik. Z tym, że no właśnie, pytanie, jak to będzie wyglądało. Nie. Dobra, zostawmy to. Tamurkan jest tu, czyli Skorgi. To jest pewne zwycięstwo. Wiecie co? Kliknijmy to. Już nie chcę mi się z nim walczyć tyle razy. Skorgi cię pokonał. No wiadomo, że zaraza. I grow restless. Dobra, to jest 50% tu. Bo ty nie dojdziesz tutaj, nie? Na czas, nie.
Tu są ci, wiesz co? Wracaj, mój miły. Tutaj nie ma co się zastanawiać specjalnie. Chociaż... tu. Ty, mój miły. No Karakazor, no wiem, że miałem skończyć już jakiś czas temu, ale dobra. To jest drobne zwycięstwo, ale chyba tutaj się nic nie wydarzy złego. To jest co? Przerażenia, wywołuje terror. A to wy. Dyscyplina, atak. Zwarciu. Poróż na magię i fizyczna. To wiadomo. Pik. Prowincja zabezpieczona bardzo dobrze, zaraza. No i mamy teraz dostęp. Tak, rozumiem. Drogi są otwarte, git. Nie wiem właśnie, jak mógłbym tego użyć. To jest jakaś umiejętność po prostu tu, stąd. Nie. Dobra, runa przysięgi, runa wywalenia wszystkich w kosmodrom. Taktyk, umpur, genifuria. Dobra, nieważne. Wzmacniaj pancerz. Ty, mój miły, trianguluj. Chcę wziął już się w uraz, kurde, zamiast tego. Chociaż, można by się powerbować globalnie, mamy trochę pieniędzy. No bo ta armia... Tutaj całkiem niezłych tych ludzi mamy. Czy no, krasnoludów. No sterowce, kurde, za długo by było. Ale jakieś siarkami, organki. Dorzućmy sobie dwie jednostki tu. Jest bez sensu, że masz kowala i sam jesteś mistrzem run. Zaraz to porobimy. I wiecie co? Dwa żyro. A ty pójdziesz sobie stąd. I stąd. Mam wrażenie, że te helikoptery będą tutaj przydatne. Idź stąd, mój miły. Do Skorgiego. Nie, ty jesteś sam. Odrun. Odrunistą. Bzdury. Gadam. Gromowładni. To wiem. Murarz. Ewentualnie murarz. Górnika, szansa na przechwycenie. Tylko, że my już tak nie walczymy niestety z nikim takim, kto przeskakuje. Korzenie, no ja wiem. Mamy wyczerpanie w ramach tego. Lokir nie spacza. Koszt budowy w stolicy. Ewentualnie to. Lokalnej prowincji. Już nie, moment. My tu mamy jeszcze ewentualnie tych. Ogień i furia. Czy tradycja innowacji? Nie. Gromowładny. Nie. Ogień i furia to jest dla tych. Dobra. No i ogień i furia mamy. Następców Grimnira ewentualnie można by. To jest zawsze jakiś tam pomysł na to. Nie, no mamy teraz pana toporów. To czemu tego pana toporów w końcu nie biorę? Znaczy wreszcie mamy te jednostki, nie? Dobra, uporczywy, miażdżąca szarża. Chcę tu już szybko iść. Myślałem, że jeden punkt mamy, ale mamy dwa. Specjalista, zwiększaj przychody, chyba że masz mentora. Nie. Zwiększaj przychody dla ciebie, uporczywi, biegnący, nieustępliwi. No bo stanów, czego masz. Więc git. No i dobra. I ty, mój miły Skorgi, będziesz szedł w kierunku Sundrima Ponurego, żeby mu pomóc. No i została chyba ostatnia. Tak, zobaczcie, jedną ma osadę przeciwników. Następnym razem. Dobra, i my teraz dopiero rzuciliśmy, nie? Gdzie jest Karak 8? Szedł tutaj, tak, jedną turę. Dobra, kochani, nie zobaczymy tego w tym kurczę tu dzisiaj. Tu jest 20 na 20, uzupełniamy się dalej. Można by sobie wyjść stąd, ale... Ale to będzie głupi pomysł. Nie.
mógłbym w sumie odejść stąd ewentualnie, bo nie wiem, czy oni się tutaj nie... oni się tutaj nie werbują. Ile wy macie tej armii w ogóle? Raz, dwa, trzy... cztery widzę. No to może być problem trochę. Znaczy, ta armia jest przede wszystkim mocno przetrzebiona. No ale my jesteśmy tu przetrzebieni trochę. Wolałbym się jednak, powiem szczerze, doleczyć. I tyle. No. No mógłbym zwerbować Celora tutaj jeszcze. Wetowiec. Normalny czas trwania werbunku dla jednostek, których. Koszt werbunku. To jest taki gościu. Jak ty masz... Co? To ilu was Michaeli jest? Może brat? Albo coś? A my idziemy tutaj. Twierdzę srebra. No jeszcze trochę niestety. Chyba, że... Pomorek na pewno tam idzie. Pomorek na pewno idzie do twierdzy srebra. Tungrim, żelazna wola, wiesz co? Tungrim, idź na południe. Do Lokhira tutaj. No. Tutaj mieliśmy się połączyć chyba z tobą. Tak. Masz. Mówię nara. Ty mu miły. Samych kurde gwardzistów mamy. Dobra, ale... są cztery tury aż. Zwykłe działa. Weźmy. Właściwie czemu stąd? Stąd. Weźmy zwykłe działa. Czy ja potrzebuję kogoś strzelającego? Z wielką bronią. No i dobra. To tyle. Ty, mój miły, też się musisz tutaj uzupełnić. To nie masz jak. Globalnie. Chyba zwykłych wojowników, nie? Mamy tych. To są dwie tury. Zależy mi trochę na czasie. Chociaż widzę, że tutaj wszyscy faktycznie dwie tury potrzebują. No mamy żyrokopterę z trolomłotowymi torpedami. To weźmy jeszcze tych dwóch. I na razie starczy. Dobra, kochani, kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.